Paweł II. Opowieść o drzewie zranionym. Był wokół sad. Szczepiono drzewa. Mieszko przechadzał się w cieniu i patrzył. Nie widział ogrodnika. Nie widział drzew. Nie widział szczepów. Myślał, nie skosztuję już tych owoców, gdy wzejdą. Skosztuje syn, skosztują wnuki, prawnuki. Czy sad obrodzi? Jaki owoc uznają ludzie za dobry? Nie lęka się ogrodnik nacinać kory. Wierzy drzewu. Życie będzie silniejsze od nacięć. Na nowo wzbierze. Na siebie patrzeć muszę jako na pień. Rozrasta się przeze mnie też zranione drzewo. Dlaczego przeze mnie rozrastać się ma zranione drzewo? Dlaczego patrzeć mam na siebie jako na jego owoc? Korzeń, z którego wyrastam, jest mną. Do rozkwitu dochodzę. Jest to rozkwit własny. Jest to własne piękno i brzydota scalone w jeden twór. Własne dobro i zło wypełnia moją świadomość i od niej zależy. Gdy owoc spada z drzewa historii, własnym opada ciężarem i dojrzałością istnienia, po którym zostaje znak. I znak mnie zasklepia. Drzewo nie wciągnie mnie w swe arterie, w cieśniny życia, nie przyjmuje jego kory, ni cienia, który roztacza. A jednak przyjąłem drzewo zranione. Choć mu się wciąż sprzeciwiam, przyjąłem, by rosło przeze mnie, przez moich wnuków, prawnuków, by rodziło nas jako owoce, owoce nacięć, w których przyjmuje się szczep. Zrozumiałem. Musi być zranione, by szczep miał gdzie utkwić. Zrozumiałem. Musi być zranione, aby mogło przesączyć się życie. Zrozumiałem. Muszę się otworzyć. Granice mego życia przesuwają się tak, że to, co nie moje, staje się moje. Czyż nie muszą przesunąć się tak, że co moje, stanie się nie moje?